being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemano, wszystkim tutaj po prostu w kolejnym materiale. Czy pamiętasz, czy nie? W tym materiale przypomnę wam, bo być może ktoś z was pamięta taką bajkę jak Super Strikers. Była to bajka o, znaczy jest w kolekcji do tej pory na Disney XD, kiedyś na Cartoon Network, a jeszcze kiedyś na Zigzapie. Była to, jest to bajka o, opowiadająca o piłkarskich rozgrywkach, takich jak powiedzmy na przykład Galactic Football, które pewnie pamiętacie, albo Inazuma Eleven, o których robiłem już odcinki i odnośniki do tych odcinków będą pod tym filmem albo w karcie końcowej tego filmu. No, Super Strikers nie wyróżniało się, przynajmniej dla mnie, ale pamiętam tą bajkę, nie wyróżniało się dla mnie jakimiś szczególnymi cechami, ponieważ była to zwykła piłka, nie było tam żadnych super ataków, super mocy, energii jakiejś, która by dodawała powera piłkarzom. Nie było jakichś dziwnych piłek. Także to była zwykła piłka, aczkolwiek nie kojarzycie tego strzelca, jest to Shaker. Nie wiem czemu, ale Shaker przypomina mi trochę o tym brazylijskim piłkarzu, który grał kiedyś w brazylijskiej reprezentacji. Mowa tutaj o Ronaldinho. Ronaldinho, z tego co wiem, to teraz w sumie gra w takich klubach dla, powiedzmy, seniorów piłkarskich, a kiedyś to była gwiazda, bo jego tryki z mistrzostw świata, gdzie Brazylia grała, pamięta chyba każdy, kto był w moim wieku albo starszy ode mnie. No cóż, Ronaldinho przypomina mi Shakera, bo Shaker dał mi też takie dziwne trickshoty piłką. Co prawda, no, nie wygląda to tak efektywnie jak w wykonaniu Ronaldinho, no ale tego możemy się spodziewać po trikach postaci animowanej, rysunkowej, fikcyjnej, a czego możemy się spodziewać po trikach takiego normalnego, żywego piłkarza. No, jeśli ktoś z was pamięta właśnie Super Strikers i ma ulubionego piłkarza poza Shakerem, bo tam był jeszcze Rasta, Gipki Rasta, El Matador, Wielki Bo i kilku innych, to napiszcie mi w komentarzu, który z nich był waszym ulubieńcem i dlaczego. Tak sobie myślę, że takich bajek o piłce nożnej jak to, czy to, o którym mówiłem wcześniej, nie będzie długo, a szkoda, bo takie rzeczy naprawdę fajnie się ogląda. I mimo tego, że te dwie rzeczy, które pokazałem przed chwilą, to są z reguły wytwory japońskich twórców, a Japonia
Chiny mają to do siebie, że tworząc jakąś długoterminową telewizyjną animację, dają tam różne tryki, supermoce i tak dalej. A to stworzyła po prostu Anglia albo albo Ameryka. I no, tu się nie ma spodziewać, nie możemy spodziewać nie wiadomo czego. Więc więc tak. Jeśli to pamiętacie, to zostawcie łapkę, komentarz, suba i dzwoneczek, bo dzwoneczek w tych czasach jest niestety ważny, ponieważ jeśli nie macie dzwoneczka, nie dostajecie powiadomień. Jeśli nie dostajecie powiadomień, a chcielibyście oglądać moje odcinki, to musielibyście na kanał zaglądać dużo, dużo częściej. No i cóż, te materiały to by było wszystko. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. See ya!